dobry, kochani. Witam Was z całego serca na kolejnych pogaduchach uropuchy. Kolejnych jak kolejnych, kochani, ale to są pogaduchy między pogaduchami. O, bo regularne pogaduchy skakują zawsze w sobotę o północy, a te takie pomiędzy kontynentalne wskakują wtorek, środa. Zależy, kochani, jak ja dysponuję czasy. Serdecznie Wam dziękuję, że przybywacie tak licznie na mój kanał. Bardzo mnie to cieszy, bardzo, bo Tobie, kochani, bardzo, bardzo motywuje. Robię to z ogromną przyjemnością, niesamowitą po prostu i zawsze, zawsze czekam na Was, jak już filmik jest, to czekam na Was, na wasze reakcje, na Wasze komentarze. Dziękuję Wam, że jesteście, kochani. No to przechodzimy do rzeczy, powiedziała Marga, otwierając szafę. Witajcie, kochani, na kanale 60+. Kanał 60+, właściwie 61+, bo ja mam 61,5 roku, kochani, ale nie mam botoksów, hialuronów powstrzykiwanych w twarz. W zamian przychodzę do Was czymś, co absolutnie zastępuje wszelkie botoksy, wszelkie hialurony. W ciągu pół roku, używając to urządzenie, moja twarz stała się, serio mówię, o rok młodsza, kochani. Owszem, są głębokie zmarszczki, nie poznikały, ale się spłyciły. Także zapraszam serdecznie. Zaraz Wam zaprezentuję ósmy cud świata. Jak dla mnie, kochani. A zatem... Kochani, zanim jednak przejdę do sedna, chciałam Wam ogłosić bardzo, bardzo radosną nowinę. Słuchajcie, jest jeszcze jedna dziewczyna w moim wieku. Tutaj macie link do niej. Rinka, czyli Basia. Naprawdę warto do niej iść. Boże, jak ja się ucieszyłam, jak ją zobaczyłam. Bardzo, bardzo tak się człowiek czuje. Tam jest takie dobre shi. No i w końcu... jest dowodem na to, że jeszcze są kobiety, które się nie boją ani kamery, kochani, ani zmarszczek, ani internetów, ani techniki. Cudowna nowina. Lećcie do niej, kochani. No a teraz przechodzimy do sedna. Dzień po zabiegu jest ok, a najlepiej wygląda się drugi dzień po zabiegu. Zabieg stosuje się góra dwa razy w tygodniu. Zabieg polega na wprowadzeniu podskórne hialuronu, który to jest hialuron ekstra do tego urządzenia. On jest molekularnie jakoś tam, proszę ja Was, uzdatniany, bo kupiłam do tego urządzenia. Kupiłam urządzenie słabsze, bo są mocniejsze, które można ciało też, na przykład celulitis, no ale kochani, jak się ma 60, prawie 2 lata i się nie miało do tego czasu, aż utyłam po papierosach celulitu, bo nie miałam, no to niestety i on przyszedł, to już dajmy mu spokój. Nie jest taki straszny, żeby, wiecie, na mój temat wymiotować, jak się to widzi. Młode kobiety mają gorzej ode mnie, naprawdę. Dużo młodsze, 10, 15, 20 lat. Także ja nie miałam całe życie, nigdy się z tym nie zmagałam i nigdy nie rozumiałam, o co chodzi. Urządzenie nazywa się Lift Me Ultrasonic. Zakupić je można, kochani, w Amazonie. Tu jest instrukcja obsługi. Jest w, czekajcie, po niemiecku i po angielsku. Także nie ma. Urządzenie wygląda, kochani, tak. Ups, tu ma tam gumeczkę. Używam jego już, kochani, dobre pół roku. Tam zerknę, jak będę film składała. Wiecie co, ja muszę troszeczkę Dysona, bo nie był włączony, automatycznie się włączył. Koty tu przechodziły i po prostu jakieś szaleństwo i wariacje chłop dostaje. Trochę mu zmniejszymy, stwierdził, że trzeba na ósemce, no to nieźle to. Urządzenie działa na ultraszal, to są takie fale USG, które się, jak się ogląda jakieś tam dzieci w brzuchu, czy inne tego typu rzeczy, czy żołądek na przykład mi robili, jak miałam zapalenie ścianek żołądka.
I jest 3 w 1, no bo wiecie, no 3 w 1 to jest 3 w 1. Więc co mamy? Tutaj mamy, kochani, masaże. W ogóle się włącza i tutaj masaże mamy. Włączyliśmy, ładuje się, także ja załadowałam je z, nie wiem, na początku i nie potrzebuję więcej ładować. Siła, znaczy ja włączyłam w tej chwili ultraszal i tutaj jest właśnie USG bez masażu. Tak, dobrze mówię. Tutaj, tu jest natężenie, kochani, jakie chcemy, to USG. Następnie mamy czyszczenie. Jest ultraszal. Następny to jest czyszczenie, a nad ostatnie świecące się zielone jest właśnie masaż. I tu u góry intensywność, kochani, masażu sobie z wibracji ustawiamy. Czyszczenie polega na tym, pozwólcie, że to wyłączę, że bierze się to, czym się twarz czyści. Ja biorę na przykład płyn micelarny, biorę tą moją chusteczkę, kładę ją na tą powierzchnię. Tu są takie 2 gumeczki, kochani. I tą gumeczkę zakładam na tą chusteczkę, tu, o. O. I polewam wodą micelarną solidnie. Jak poleję 10 minut, jest automatycznie ustawione, jest 10 minut czyszczenie skóry. Te wszystkie Ferreo, czy jak one tam się nazywają, te szczoteczki, można sobie o nich zapomnieć po prostu w tym momencie. Bo on działa na otwiera pory za pomocą tych ultraszalu. I działa bardzo dogłębnie, naprawdę, za każdym razem jestem zdziwiona, że jeszcze coś na twarzy mam, bo przedtem oczywiście się rozmakijażowywuję, bo zawsze robię tak, jak mi się kończy szereg służb, to właśnie tego dnia po tej służbie, jak wstanę, mam już wolny, to wtedy robię sobie to czyszczenie i masaż. I masaż i później właśnie z tym hialuronem wprowadzam pod za pomocą ultradźwięków wprowadzam pod ten hialuron molekularny pod skórę i wygląda perfekcyjnie. Zawsze jestem zdziwiona, bo naprawdę się wieczorem bardzo dobrze zawsze rozmakijażuję, że jest na tej chusteczce jeszcze coś. A jest tak fajnie, bo to 10 minut, jak naleję tego właśnie, jak czuję, że już zaczyna się tak powoli, bo to się nie ciśnie. Gdzieś widziałam, że takie urządzenie u Tryfonki widziałam, ale widziałam gdzieś, to się jakoś tam nazywa. Sobie dziewczyna prawie wcisnęła to do twarzy, nie? To się robi delikatnie. Po twarzy zarówno wodą micelarną, jak i później tym po prostu się delikatnie gładzi. Jak już czuję, właśnie mam tą wodę micelarną, że ona ta chusteczka zaczyna już być taka bardziej opory stawiać, to za chwilę już jest to 10 minut, autentycznie. Tak jakoś sobie podpasowałam. Zdejmuję wtedy, biorę na dłoń, kochani, no nie wiem, no tyle tego hialuronu molekularnego. Rozkładam porówno na twarzy. Pod oczy daję jeszcze sobie mój normalny hialuron i włączam wtedy urządzenie, bo to ma światło. Już szybko Wam mówię, do czego jakie, bo jeszcze ma światła. Wiem, że czerwone światło pomaga wprowadzać, rozprowadzać to pod skórą. Niebieskie zapobiega zapaleniom wszelkim. Czekajcie, już Wam mówię. Liść terapii. A pomarańczowe... Aha, a pomarańczowe aktywuje mikrocyrkulację cząsteczek i rozjaśnia po prostu, równolegle likwiduje całe wszystkie te ciemne plamy, jakie powstają, pigmenty i rozjaśnia cerę. I to jest prawda, kochani. Tu mi się robił taki pigmej, już Wam pokazuję gdzie. I on był taki już rozdany, a w tej chwili jest to mała kropka.
Także działa urządzenie, ja się całkiem niechcący na to trafiłam, u Miszaeli oglądając, kupiłam ten puder, u Miszaeli oglądając wstecz filmiki, bo ja lubię jak sobie pooglądać co czyn, to urządzenie prezentowała. Zajrzałam w internety, ponad 100 euro kosztuje, 119, 130 do 140, w Amazonie było najtańsze, tam wam podam ile kosztowało. Zobaczycie. Także, więc jak się tutaj, jak się włącza teraz to wtłaczanie hialuronu pod skórę, włączamy urządzenie. Możemy sobie sam hialuron włączyć, on już działa, a wtedy mu zwiększamy jak tą, nie, do 4, czekajcie, do 4, nie? Później jest terapia światłem, ale to później. Ja zawsze włączam, kochani, włączam ten ultraszal, to, bo tu jest, no, wpychanie pod skórę tego, tych molekularnych, tego cząsteczek, tego hialuronu i tak, jest włączona wibracja, jest włączone czerwone światło, kochani, na to, żeby tą to rozprowadzić dobrze po skórze, pod skórą. I mamy przedtem, i jest wibracja, i jest właśnie to wpychanie, i jest światło. Światło zmieniamy tym. Teraz jest żółte, żeby właśnie ten, i ja sobie tak mniej więcej w tych 10, bo to też jest 10 minut, tego wkładam, i tu jest niebieskie przeciwzapalne. Miałam podskórniki po... wyłączę, prawda? Miałam podskórniki primerze, bo z M-Asan, super primer, naprawdę wyglądał cudownie, ale kurczę, na nosie zaczęły mi się robić, po nim zaczął mnie zapychać, więc przestałam. I teraz niestety tylko, jak przed tym dobra, przed nałożeniem makijażu, żadnego tam primera, tylko dobra pielęgnacja. Więc to mi niebieskim światłem rozprowadziło. Te podskórniki, nie było już ich. Kochani, to działa na tej zasadzie, że tu trzeba trzymać i to krąży, nie? To jest metalowe, co są oczywiście, co jest w komplecie, oprócz tych gumek i oczywiście głównego urządzenia, są nawet do wycierania spirytusem, czy sobie później twarzy, bo jak ja skończę z tym płynem micelarnym, to później, kochani, sobie tonikiem dokładnie wycieram twarz, żeby przywrócić to pH. Następnie zawsze on starczy na długo, ja już go mam od pół roku, kochani. Także spokojnie, dwa razy w tygodniu sobie robię te masaże. Już naprawdę tam pisze, jest napisane, że widać po dwóch zabiegach, widać, naprawdę. Widać, te zaczęły mi się wstępować, nie? No nie wstąpią się całkiem, bo trudno, no starzenia nie zatrzymam. Ale nie muszę się szprycować, nie muszę niczego, a robię tej mojej skórze coś, czy może cerze coś dobrego, bo wpycham jej wodę, żeby była pełniejsza, sprężystsza i zdrowiej wyglądała, sobie niczego nie ten. Czego nie można? Już wam mówię, czego nie można przy tym. Co? Jak się jest w ciąży, nie można, jak się ma rozrusznik serca, jeżeli ma się z chorym na raka i ma się guzy rakowe, jeżeli ma się, jest się jakieś zapalenia i temperaturę, nie można, infekcje bakteryjne na twarzy też nie można. Blizny pooperacyjne po trzech miesiącach można, no ja mam tu bliznę pooperacyjną, ale to jest po 20 latach, nie? Części ciała, gdzie jest niedokrwione, jak się ma problemy z krążeniem, serce chore, ma się problemy też z sercem, gefys i kranku, trombozę, aha, jak się ma trombozę, czyli ma ten, no jest, ma się ten, bierze się lekarstwa, które rozrzedzają krew, też nie. A jeżeli w głowie ma się też problemy z krążeniem krwi, też nie. No i jakieś tam, no,
rany, świeże rany na skórze. Regiony kadłuba, bo mi to przyszło do głowy, których nie można używać tego. I to jest, to jest galwaniczny prąd. O. Jest ultraszal, czyli USG z prądem galwanicznym. O, widzicie, nareszcie mogę ten. Rückenmark będzie napisane. Na mózgu nie można. No, chociaż niektórym by się przydało, naprawdę. Nie można po gałkach ocznych, absolutnie. Keimdrüsen też wam napiszę. I dzieci na rosnących dzieciach i wzrastających dzieciach i młodzieży. Nie można tego stosować. Poza tym wszystko jest dozwolone. Oczywiście zarówno oczyszczanie skóry, które naprawdę, naprawdę działa, 2 razy w tygodniu i to jest ustawiony program na 10 minut, więcej nie. I tak samo wprowadzanie tego hialuronu pod skórę, tego molekularnego. Wprowadzanie hialuronu też, kochani, tylko 2 razy w tygodniu, bez przesady. Ja mam tutaj mostek u góry, po tym jak po wypadku zęby straciłam, no to on jest na metalowym tym, no to czuję, nie? Czuję, ale spokojnie kupiłam, bo są też urządzenia o mocniejszych, tak jak mówię. A ja kupiłam urządzenie tylko do twarzy, bo nie chcę całego tam, bo są mocniejsze, są chyba 150 euro droższe. Już nie chodzi o to, bo jakby się człowiek uparł, to by znalazł, nie? Ale mi nie potrzeba, mi potrzeba właśnie do twarzy. Do twarzy i powiem wam, że naprawdę polecam z gorącym sercem, ze szczerym sercem każdemu, kto to sobie będzie chciał kupić. Będziecie mieli tak, że będziecie się stosować, będziecie mieli naprawdę takie same efekty, jak ja mam. A widać, bo się mnie pytacie, a co ty tak robisz? Bo dziewczyny się pytają, że twoja cera lepiej wygląda. No, robię. Tym robię 2 razy w tygodniu. Robiłam przedwczoraj, stąd też mam dzisiaj cerę po prostu na drugi dzień fantastyczna. Tych szczoteczek Fereo, czy jak one tam się nazywa, też nie można stosować codziennie, tylko 2 razy w tygodniu. I powiem wam, że w porównaniu z tym urządzeniem, no to cienki efekt dają, naprawdę cienki efekt. Nie wiem od ilu lat to polecić, ale od momentu chyba kiedy człowiek się starzeje. Trudno mi powiedzieć, no ja mówię, pół roku temu zaglądałam na filmy, byłam na służbie, nie miałam co robić specjalnie, to wtedy oglądam sobie zaległości, bo ja lubię jak jakiś kanał sobie zaabonuję, to lubię obejrzeć wszystkie filmy, tak kiedyś miałam z blogami, nie? No i wtedy wiem, jaki ten człowiek jest, jak się zachowuje, czy mówi prawdę, czy nie, czy mi się dalej podoba, czy mi się nie podoba. Z wielu zrezygnowałam kanałów, nie są takie, no w pewnym momencie zaczęły mnie denerwować, bo jedno to samo w kółko. Teraz o beauty nie mówię chyba raczej o was, o taki bardziej taki, no taki tam o rozwoju, czy on zapraszał gości do swojej kawalerki, o, po prostu w pewnym momencie zaczął mnie ten chłop denerwować, jest sztuczny, jest ten, poza tym ja właśnie mówię, jak wrócę, no to też jest kilka kanałów, które zostawiłam, takich normalnych, nie jakiś tam super, hiper jak ten, bo po prostu też jedno i to samo w kółko i nie dość, że jakość do kitu, no to jeszcze denerwujecie, no bo jedno i to samo w kółko, na okrągło to samo. Także no ja chcę zawsze coś nowego, dlatego mam nadzieję, że was nie zanudzę, nie? Tak tego mówię, wyskoczyłam z super hiper nowością, polecam, warto oszczędzać, dziewczyny, panie miłe, i w Amazonie sobie kupić to, kochani, 2 lata jest gwarancji. I do tego, no on kosztuje chyba 30 euro, ja wam tam wszystko powklejam, ale ja już go mam pół roku. I ja naprawdę robię, moi drodzy, 2 razy w tygodniu. Czasami zdarza mi się raz. Intensywne feuchtigkeitspflege für die tägliche Anwendung und für alle Hauttypen geeignet. Dla wszystkich skór, dla wszystkich cer, jest bezonny zraź i
nide molekulare hyaluronozoidy. Mało molekularny kwas hyaluronowy jest bardzo, no i ten. I tylko do, oczywiście pisze, do, i że do, jest napisane, że tylko do użytku zewnętrznego nie żreć. No. Nie żreć. Czasami się można nażreć na tykcących. Na przykład otwierając, kochanie, zębami, bo pazurkami się nie da, no, foundation. Stwierdza się, że smaczna nie jest. Lepiej nie jeść, lepiej na twarz nałożyć. Kochani, także to jest oto ten cud, który mam i który stosuję i będę stosować. Będę jeszcze raz. Będę, kochani, nie będę. Nikt nie będzie z igłami do mnie przychodził. Niczego sobie wycinać też nie będę. Powiek ani niczego dziabać. No. Aha, właśnie, to, jeżeli chodzi o powieki, uchować, Boże, nie. Ale tu sobie można spokojnie. Ja dawałam najpierw ten mój, kochani, no, hialuron, ale później mówię, kurczę, no przecież jak do tego, no i ładnie wszystko, elegancko, kochani. Za to jak używam kremu do oczu, każdego jednego, to ja sobie dookoła oczu smaruję. Chodzi o to, żeby nie rzęs, nie przy samych rzęsach, ani sobie do oka nie pchać, tylko wokół oczu. To wtedy ten krem no chyba działa, nie? Nie wiem, no w każdym razie nim sobie tutaj zajeżdżam tym urządzeniem przez brwi, tutaj tak, uchowaj Boże, nie po gałce ocznej, bo nie wolno. Kochani, to by było na tyle. Jeszcze raz, naprawdę polecam. Nie gadam głupot, bo ja z tego nic nie mam. To nie jest żaden PR. Sama sobie własnoręcznie kupiłam, widząc u Miszaeli. O, widzę pajączka małego, który sobie maszeruje teraz, kochani, po tym. No patrz, ciepło mu. Muszę wziąć drugi aparat i zdjęcie mu zrobić. Makro. Nie zrobię, kochani. Kochani, dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję, że przychodzicie. Mam nadzieję, że wam coś powiedziałam na ten temat. Całą resztę pytań zadawajcie, odpowiem wam to, co wyszukam w sieci i co będę wiedziałam pod filmikiem. Pamiętajcie, kciuki przyprowadzać tu można, można młodziej wyglądać, można, spokojnie. Bez chodzenia, bez wstrzykiwania, bez cudowania, kochani. Kochani, bądźcie zdrowi, nie dajcie się. Do następnego razu. W sobotę jest o pielęgnacji, kochani, nie o pielęgnacji, o ulubieńcach kolorowych. Także zapraszam jeszcze na sobotę, kochani. Pa, pa. Mua. Mua.